Jeżowska pożegnała byłego partnera. Niewiarygodne, jak dowiedziała się o jego śmierci. Majka Jeżowska, jedna z gwiazd jesiennej edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami ma powody do smutku. Kilka dni temu zmarł jej były partner, Dariusz Staśkiewicz, z którym dzieliła 21 lat wspólnego życia. Po prostu wszystko się kończy, napisała. Majka Jeżowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, znana przede wszystkim z tworzenia przebojów dla najmłodszych słuchaczy. W 1984 roku nagrała piosenkę A ja wolę moją mamę z tekstem Agnieszki Osieckiej, która to przyniosła jej dużą popularność. W 2024 roku artystka świętowała 45-lecie działalności artystycznej. Zagrała z tej okazji koncert podczas Polsat Hit Festiwalu, a na scenę zaprosiła gości Krystynę Prońko i Malika Montanę. Obecnie wokalistka jest jedną z gwiazd 15. edycji show Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Zmarł były partner Majki Jeżowskiej. Moje serce dzisiaj pęka z bólu. Kilka dni temu świat internautów obiegła smutna wiadomość o śmierci byłego ukochanego Majki Jeżowskiej, Dariusza. Para spędziła ze sobą 21 lat życia i mimo że od rozstania minęła dekada, wciąż pozostawała w przyjacielskich relacjach. Dzisiaj odszedł od nas Darek, czyli Żuk. Był moim partnerem życiowym przez 21 lat, moją wielką miłością i przyjacielem i chociaż rozstaliśmy się prawie 10 lat temu, moje serce dzisiaj pęka z bólu. Takim cię zapamiętam, napisała Jeżowska 17 września na swoim profilu na Facebooku. W najnowszej rozmowie z Faktem celebrytka wyznała, że śmierć Dariusza jest wyjątkowym ciosem dla jego rodziny i obecnej ukochanej. Musicie wiedzieć, że osoba, o której odejściu mówimy, tak w cudzysłowie, bo wiem, żeby sobie nie życzył, żeby o nim mówić, nie była ze mną związana przez ostatnie 10 lat i myślę, że najbardziej przeżywają to jego najbliżsi, czyli rodzina i obecna partnerka, dodała. Jeżowska w żałobie po byłym ukochanym. Okoliczności, w których dowiedziała się o jego śmierci, szokują. Autorka hitu A ja wolę moją mamę przyznała, że związek z Dariuszem Staśkiewiczem obfitował w wiele pozytywnych chwil i tylko takie chce zapamiętać. Rzeczywiście byłam najdłuższą stażem partnerką, a on był najdłuższy stażem moim partnerem. Przeżyliśmy mnóstwo cudownych chwili. Ja tylko o takich myślę. Zapamiętam go jako przystojnego młodego faceta, w którym się zakochałam bez pamięci, a on we mnie, wyznała. Co ciekawe, Jeżowska dowiedziała się o śmierci partnera w czasie jednego z treningów do Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Wiadomość nią wstrząsnęła, to smutne myśli koi ciężką taneczną pracą. Po prostu wszystko się kończy. Dostałam tę wiadomość podczas treningu i to tango uratowało mnie przed takim rozklejeniem się. Praca pomaga zabić złe i smutne myśli, podsumowała.